się masz mało lat, nie było mnie tu 100 lat. Może 12, a może trochę ponad, więc to już old school, czy jednak nowa szkoła? Masz prawo nie kojarzyć folwarku, gdyż wesoła twórczość moja została głębiej niż w podziemiu. Słuchaj człowieniu, ja tymczasem dobijam do 30, łapię częściej ciężkie klamoty zamiast deski już po ślubie. Mam piękną żonę, cudną córę, fajną robotę, własną chatę, własną furę. Już od dłuższego czasu nosiłem się ze zwrotą. Był taki niecny plan, by powrócić za mikrofon. I tak oto pandemiczne Hot 16 twoim oczom ukazuje się. To musiał jakiś znak być, czyżby to kogut miał wrócić tu do rap gry? Tymczasem życzę przyjemnej kwarantanny. I w bonusie jest drugi Hot 16, bo nie było mnie tu 12 lat. Więc jeszcze jest druga zwrotka i dopiero nominacje. A tu w bonusie od koguta druga zwrotka. Musiałem kurwa, bo by zżarło mnie od środka. Cóż począć było, kiedy trafia się okazja? W tak doborowym gronie pluć w tak przedniego majka. I szerzą się przede mną liczne dylematy. Czy zabierać się na forum za tabu tematy? Lub dlaczego przestałem przed 12 laty? Albo się poprzechwalam, jak kładę tu te rapy. Czy taki ze mnie kozak i że w chuj jestem kumaty? Tudzież, że gdybym chciał, mógłbym rapować pod trapy. A łaków parchaty, choć odsyłam do chaty. Mówię, nie wracaj bez taty, albo będą baty. Rym mam tu zębaty i zarost kudłaty. Nie odklepałem maty i mam już temat, więc szans zacząć tego rapsa. O, kurwa, skończyła się 16. To nominuję Kubusia Golińskiego z Kołobrzegu i nominuję Kangura tutaj od nas z Lubina. Też go 12 lat nie było za mikrofonem, także pozdro chłopaki. Nie mam więcej kogo nominować, bo już chyba wszyscy nagrali. Yo, Hot 16 Challenge, Kogut.